Sisu, tu Mary Kayden i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku czwartej dynastii. Pomyślałam, że zacznę koło moich różowych flamingów, które uwielbiam. Jak wiecie, ja zawsze muszę mieć w domu różowe flamingi. W sumie to przed domem. I mam tak już od The Sims 1, ale to mniejsza z tym. Zaczynamy kolejny dzień. W sumie to dopiero Alicja zaczęła kolejny dzień. Okej, udała się do toalety. Ma bardzo ładne statystyki. Może coś dla rozrywki by zrobiła. A w ogóle zrobiłeś zadanie domowe? Nie zrobiłaś. Tu na biurku jest twoje zadanie domowe. To poodrabiasz. Niestety nie zrobisz nic dla rozrywki. Dzisiaj wpadłam na ekstremalny pomysł. Znaczy nie jest ekstremalny, po prostu chciałam już zrobić urodziny Adama, bo on już bardzo długo jest nastolatkiem. Ja to życie też przedłużyłam, bo ono dla mnie nie jest optymalnie dobrane. Także no ja tutaj będę zmieniać jego długość grając. Ale on ma do urodzin jeszcze 5 dni i chciałabym zrobić te urodziny dzisiaj. Dlatego stwierdziłam, że oni tutaj mają płatny urlop, więc Travis ma dużo, praktycznie nigdy z niego nie korzystali, więc będę chciała, żeby go wykorzystali. Jak Adam wróci ze szkoły, to rodzice przygotują mu takie przyjęcie, niespodziankę. I po prostu zrobimy mu te urodzinki. Natalia, ty może wstań, bo ty byłaś bardzo głodna. I też pojawiła się jedna w sumie spora zmiana w domu. No, wiesz co, wybierz sobie coś po prostu. Wybierz sobie coś dobrego. Ojej, i ty, Adam, też. Rodzice niech jeszcze śpią, oni wczoraj pobalowali. Pojawia się spora zmiana w domu, dlatego mam znowu mniej pieniędzy. No ale w sumie niczego aż takiego nam nie brakuje, więc mogłam sobie na to pozwolić, nie mogłam się powstrzymać. I ta zmiana jest w piwnicy, moi drodzy. Dobra, już wam pokazuję, nie przedłużam. Pojawił się nowy pokój. W sumie można powiedzieć, że dwa nowe pokoje, albo jeden i pół pokoju. Jest to basen. On wygląda tak. Tutaj są takie szklane drzwi. Dywanik, żeby wody nie roznosić po całym domu. Mały basenik w piwnicy z drabinką, ze światełkami. Tutaj taka drewniana ściana. Podłogi też są drewniane, ale spoko. To jest takie specjalne drewno odporne na wilgoć. Ławeczka i tutaj sauna. Po prostu jak zobaczyłam, jak Lil i Travis... tu jeszcze są takie kwiatki na ścianie. Widzieliście? Ładnie wygląda ten basen, przynajmniej mnie się bardzo podoba. Chciałabym taki, gdy umiała pływać. I no, po prostu nie mogłam się powstrzymać, jak zobaczyłam, jak Lil i Travis fajnie się bawią razem na basenie. I w sumie oni przez większość życia tak... co ja dam pauzę? Tak ciężko pracują. I chciałam, żeby... No, Lil tak lubi pływać, mi się wydaje. Myślę, że dzieciaki też skorzystają z tego, ale tak przede wszystkim z myślą o nich, żeby mieli gdzie sobie wspólnie czas spędzić w tej saunie na przykład. I no taką niespodziankę im zrobiłam. Zrobiłam im basen. No, mam nadzieję, że się ucieszą. No a dzisiaj urodziny Adama. Po prostu nastawiłam się na to, także musi się wszystko udać. Adam stanie się dorosły. I no bo już bardzo dobrze się uczy. Bardzo długo zresztą się bardzo dobrze uczy. Ojej, do szkoły! Ja cię tu chwalę. Trudno. Najadłeś się wystarczająco chyba. No. Także pójdzie do szkoły. Natalia, ty też już ten. I Alicja, jak tam te lekcje? No, w połowie odrobione, ale to trudno. Ale weź je może ze sobą. Takie, jakie są. Dobra, idą do szkoły. Coś mi FPS-y spadły. No. I Lil upiecze tort, może w sumie dwa torty, kurde, no bo chciałam też, żeby Yuki od razu przeszła do grupy dorosłych, więc tak jakby zrobię im razem urodziny. Bo nie wiem, czy jest jakieś osobne okienko, żeby ich postarzyć tak ten. Dobra, no, wyśpijcie się, już w sumie prawie się wyspali. To można by odłożyć, takie niedojedzone, ale co tam. Czemu ma się marnować, nie? Pozmywasz podłogę, moja droga. W piżamie, dobra, już możesz pochodzić tutaj w tej piżamie. A Travis, ty co? I też musicie zobaczyć ten basen wasz. No. A ty głodna jesteś, dobra, to zjedz sobie coś najpierw, jejku. Travis nie jest taki głodny. Travis się czuje spoko. A, no i musicie wziąć ten płatny urlop. Weź urlop. A nie, nie chcę wyjechać, kurczę, ja chciałam wziąć ten. Nauka pod gołym niebem. Nauczyciel zapowiada
trochę czasu lekcyjnego poza budynkami szkoły, aby dzieciaki zaczepnęły się, że go powietrze. Czy Adam powinien wykorzystać czas na zewnątrz na naukę, czy pogadać z przyjaciółmi, dopóki nie trzeba będzie wyjść do środka? A baw się. Po 30 minutach śmiechu i zabawy z przyjaciółmi Adam czuje się całkowicie odświeżony i gotowy wracać do pracy. Zupełnie by mózg mu pracował lepiej, gdy jest zadowolony. No, czyli to był dobry wybór. Okej, okay, telewizor zarobił jakieś grosze. Czekajcie, ja muszę im te urlopy ogarnąć. Ja nie pamiętam, gdzie to się robiło. Na telefon. Na telefon na pewno. Weź urlop, podróżuj. O, weź dzień wolny. Dobra. I Travis zrobi to samo. Weź dzień wolny. O, miło, że już wstałeś. W takim razie może ty pozmywasz podłogę. Potem sobie weźmiesz prysznic. Jak zdążymy się uporać z tortami i innymi rzeczami do czasu powrotu dzieciaków, to ten. To pójdą sobie do sauny na chwilkę. No, Lili, zajadamy. Zajadamy. A Travis zmywamy. Wybiorę ci może ten tort, który już zrobisz. To jest z pieczenia? Czy z gotowania? Chyba co dziwniejsze z gotowania. Dobra. Gotuj. Tort urodzinowy dla Adama, który wchodzi w dorosłe życie. Ciasto czekoladowe wygląda ładnie. Niesłodzone ciasto z mączki i chleba. Białe ciasto. Patrzcie, jakieś nowe rzeczy ma też. Tort zombie. Słodkie. Z niebieskim konfetti. Kurczę, a nie mam już tortu hamburgerowego? Chyba kiedyś go robiłam. A jest, tort hamburgerowy. Może czekoladowy zrobię. Ciasto czekoladowe. Dobra. Ty tu też zmywasz. O jaki kochany. Ty w całym domu wycierasz te kałuże. To słodko. Pamiętasz, że chciałaś mieć basen jeden na jeden? Teraz masz większy. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa. Czy tak wygląda szczęśliwa Lilianna? Chyba tak. Dzień dobry. Bardzo chciałam wziąć dzień urlopu. A ty, Travis, zadzwoniłeś po ten urlop? Czekajcie, sprawdzę moją tablicę powiadomień. Aha, wziął. Dobra. Aha, ty cały dom wycierasz. Spoko. A ty naczynia i zabierasz się już za pieczenie tortu, rozumiem. Travis. Okej, zajmiesz się tym prysznicem, żeby ci higiena podskoczyła. Jestem ciekawa, czy on tu może jakoś, jakbyśmy mieli jacuzzi, możesz coś ulepszyć? O, ulepsz. Czujnik temperatury. Osiągnąć na poziom laksu. Samoczynne czyszczenie. Wodoodporne instalacje elektryczne. Może zaczniemy od samoczynnego czyszczenia. Tyle, ile zdąży. To mógłby tam ponaprawiać. Lil. Ciasto dla twojego syna wchodzącego w dorosłość. Skoncentruj się. Skoncentruj się. Musi się udać. Pójdę razem z tobą do piekarnika. Okej. Okay. Nalała. Ciasto do formy. Rośnie. Żadnych zakalców dzisiaj. No. I co? I co? I co? I co? I co? Ciasto! Wzywam cię, ciasto! Wyjdź! O, super. Jak się ładnie błyszczy. Jakie jest jakości? Kogo nie jedz? Czekaj. Ciasto czekoladowe mogę? Dodać świeczki urodzinowe mogę. Mogę nawet postawić figurkę weselną. Bardzo ładne ciasto. Schowaj do wyposażenia. Ja to schowam lepiej. I musisz zrobić jeszcze jedno dla Yuki. Gdyby się nie dało jej inaczej postarzyć. Jest tam moje ciasto? Torcik czekoladowy? Jest! Super, to dla Yuki może... A, tylko dobra, skorzysz do tej toalety, nie będę cię dręczyć. Idź, skorzystaj. I drugie ciasto. Nie, to nie jest pieczenie, no. To czas mi... Powinni to dać do pieczenia. Otwórz... Kurde, sorry, jestem taka rozkojarzona dzisiaj. Gotuj. Gotuj. Myślę już o tych urodzinach po prostu. Może dla niej różowe, chociaż ona też lubi niebieski kolor. To może dla niej zrobię to niebieskie. I będzie spoko.
A Travis, pokaż, jak tam pracujesz w saunie. Okej, na jakiejś płytce drukowanej coś śrubokrętem kręcisz. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale jeszcze w ogóle, gdybym miała więcej kasy, to tutaj bym przeniosła siłownię. Tam, wiecie, z naszego półpiętra, bo tu dużo bardziej by pasowała właśnie. I ta mata, i to narzędzie do ćwiczeń Travisa. Także chciałabym zrobić tutaj pokój właśnie jeszcze z siłownią, bo tutaj też jest ten worek, to by tak wszystko do siebie pasowało. No. Także fajnie ta piwnica zaczyna wyglądać. Travis tam naprawia. Lil, dla Yuki. Jak wrzuciła ze skorupkami? Pięknie. Pięknie ci to wychodzi. O, tutaj w ogóle jest kryształek, widzicie? Inspirujący. To dobrze, będzie lepiej gotowała. Ja lubię taki kolor w kuchni. Jak tam, która godzina 12, ty jesteś pobudzony, okej, okay, już myślałam, że spięty. Szczęśliwa. Pogadaj sobie trochę z Bartkiem. To jest obijanie się? Dobra, poobijasz się trochę, też ci należy. Natalia też się dzisiaj poobija. I ty może też się poobijasz. Dobre, niech mają raz dzień obijania się z czwartek. Prawie piątek, no. W ogóle popcorn jeszcze tu mam. Aż dziwne, że się nie zepsuło, bo kiedy ja go robiłam, nie? Może jeszcze lody bym zrobiła na urodziny? I tak lubi gotować, to powinna ten. Wiecie. Co my tu mamy? Kurczę. Wrażona mokka, smoczy oddech, sorbet tęczowy. Kurczę, tyle lodu, że ja nie wiem, które zrobić. Wstrząs mentalny lepiej nie. O, też w sumie. Nie wiem, patrzcie, ile tych smaków jest. Ona już chyba zna wszystkie. Może coś na 10, żeby się popisać. Może tą mrożoną mokka jest najdroższa na urodziny syna. Może niech zrobi jeszcze te lody. Tort super dla Yuki wyszedł. A jakość jest wspaniała, także ekstra. No, Lil w kuchni, no. W końcu impreza, nie? Zrobisz jeszcze lody. I kurczę, będzie pełno jedzenia. Nie wiem, gdzie ja to jedzenie poustawiam. Ej, to może jeszcze coś upiecz. Tak jakąś przekąskę, nie? Na przykład. Co takiego? Coś na słono może. O, nie mogę zrobić zapiekanki. Szkoda. Nie, to są za proste rzeczy. Może te bajgle cebulowe. Nie mogę się powstrzymać, żeby nie ugotowała więcej rzeczy. Najwyżej do sauny udadzą się wieczorem. Tak, tutaj sobie naprawia. Znaczy ulepsza w sumie, a nie naprawia. Także jest fajnie. Zrobiłaś już te lody? Robią się. O, super! Zamontował samoczynne czyszczenie. Bardzo się cieszę. Jak się czujesz? Dobrze. To może jeszcze ulepszysz tą wodoodporną instalację elektryczną. To Lil będzie mogła... dobre? Dobre! Super. O, dolewam mleka. Kurczę, ciekawe, jak wyjdą te urodziny. Nie będę w sumie chyba. Albo może jakieś jedne balony kupię. dekoracje. Gdzie są takie rzeczy jak balony? Kurczę, nigdy nie pamiętam tego. Kiedyś był taki dział imprezowych dekoracji. Łatwiej było znaleźć. Teraz nie ma chyba działu impreza. Zajęcie umiejętności są różne. O, fontanny czekolady. Bla, bla, bla. Dobra. Balony. Balony antybalowe? Ozdoba ściany. A tu nie było, kurczę, takich zwykłych balonów też. Balon. Takie są na ścianie. Niebieskie. Dobrze, żeby był chociaż trochę imprezowy klimacik. To powieszę... drugie mi się nie mieszczą, symetrycznie chciałam. Powieszę tyle. Wystarczy. Proporczyki. Przydały się takie z napisem Happy Birthday. Dobra, wystarczy. Tych dekoracji. Skupimy się na jedzeniu. Skupmy się na jedzeniu, Lil. Nie wiem, ile ci zostało. Co to byś chciała w ogóle? Kupić instrument? No proszę.
A nie możesz chcieć upiec czegoś? Nie, malować. Okej. Zostało umieszczone w jej wyposażeniu. Ja bym chciała to do lodówki. Kiedyś nie można było chować do lodówki na samym początku, ale teraz na szczęście można. Okej. I to już jest ostatnia rzecz, którą gotujesz. Obiecuję. W ogóle, czy ty masz w kontaktach Yuki? Bo chciałam zrobić takie przyjęcie, niespodziankę, ale jak ty nie masz Yuki, to nie będziesz mogła jej zaprosić. Więc co najwyżej Adam będzie musiał sam zrobić tą imprezę. Zobaczcie, ile Simów po prostu umarło, których oni znali. Tutaj jakie staruszki. Liza jeszcze żyje, kurde, muszę się z nią spotkać. Pauliny już nie ma. Tutaj wszyscy po prostu emeryci. Musisz się spotkać z Elizą. Na jakieś babskie. Ale syf. Na jakieś babskie spotkanie, póki Eliza jeszcze żyje. Tak myślę. Eliza widocznie była starsza od ciebie, skoro się szybciej zestarzała. A w ogóle ile tobie dni zostało do emerytury? 57. Sporo. Pewnie też trzeba będzie przyspieszyć. Muszę wtedy jakoś do ich dzieci dopasować. No. Tadam. Pysznotki, pysznotki. Nie, nie, nie. Nie jedz ich. To na imprezkę. Mogę je jakoś doprawić? Nie mogę. Schowam. Wyczyścisz to. I... No, higienę masz dobrze. Zmienisz strój na codzienny, obojętnie który, i zejdziesz do Travisa, który to naprawia. W ogóle ta woda się rusza? Nie, rusza się, okej. Okay. Dobra, podejdziesz tutaj. Travis, jak ci idzie? Już ulepszył! Super. A głodny będzie. O, dzieciaki wróciły. Dobra, ale to imprezę zaczniemy tak o 17 może. Chociaż on już jest głodny. Dobra, to najwyżej sobie tą saunę zostawicie na później. Ja chciałam zaplanować wydarzenie towarzyskie. No, a wtedy w niedzielę będę mogła zrobić uroczysty obiad z Yuki. Na urodziny zaproszę, powiedzmy, że tak uroczyściej rodzinę przedstawi. No. Przykro mi, że musisz sam dzwonić, ale ty znasz najlepiej swoich przyjaciół. Musi być urodzinowa. Przyjęcie urodzinowe. Yay! Teraz jubilat, no to Adam. Gość. A muszę zapraszać rodzinę. O, możesz zaprosić Ewę, Przemysława. Oni są rodzeństwem. O, Ignacego. Kurczę, kogo tu jeszcze by zaprosić? Bartka? W sumie się znacie, może przyjść. No, ich myślę, żebyś nie chciał, koleżanek Natalii. Nie przepadasz za nimi. To co, was też mam kliknąć jako gości? Dobra, niech to będzie. Tego nie, tego nie, tego. W sumie miksolog. W sumie to tak jakby osiemnastka, nie? Tylko ja mam barek na dole. Tam się nie da wejść. Dobra, i zrobię jakieś drinki może. Jak będzie czas. W muzeum? A jak ja chcę w domu, to co? Tutaj. Rezydencja. Wrzos. Dobra. Aha, i to już się zaczęło. Dobra. Już się zaczęło. To Lil, przebierzesz się? Dobra, super. Chodź tutaj. Włączymy jakąś muzykę. Słuchaj. Nie słuchaj, tylko po prostu włącz. Nie wiem, elektroniczną niech będzie. Travis, nie idziesz tam. Nie idziesz tam. Idziesz usiądź tutaj po prostu. Natalia jest. I są. Podziękuj za przybycie. Dobra, podziękuj, chociaż to twoje siostry. I podziękuj za przybycie. A przyjdzie Yuki. Yuki, musisz przyjść, no. Jak Yuki oleje Adama w jego urodziny, będzie mi bardzo, bardzo smutno. Wyślę niej dla pewności jeszcze
Zaproś na randkę. Ale, o, nie, dobra, przychodzą. To znaczy ta przyszła. I ten przyszedł, dobra. To jej też podziękujemy za przybycie. Yuki, jesteś najważniejsza, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Yuki? A to kto? A, to jest Ignacy, on ma taki kapelusz. Też mu podziękuj za przybycie. Lil, czekaj, musimy podać jedzonko. Otwórz. Dobra, powinno się zacząć od tortu, ale niech się wszyscy zbiorą. Lody mogę tu postawić na przykład. To też mogę tu gdzieś postawić. Postawię, żeby się goście częstowali, nie? A tort, który to jest? O, to jest ten dobry. Dobra, mam nadzieję, że da radę Adam jakoś tu zdmuchnąć ćwiczki. Dobra. Lil, usiądź koło męża. Nie idziesz na kompa. Ha, Travis do toalety. Niech ci będzie. Utknęliście w drzwiach, cudownie. Siostry, to już możecie przyjść tutaj. Nie mam nawet tylu miejsc. Please, niech Yuki przyjdzie. Yuki, jesteś! Przecież ja się martwiłam. Zostaw go. Jest Yuki. Najważniejsza osoba. Podziękuj za przybycie. I może jeszcze... tej jakaś buziaczka. Same figlowanie kudę wam w głowie. Flirtuj. Flirtuj. Okej. Okay. Tylko niech nikt nie je tego. Lil... Dodaj świeczki urodzinowe. Dodaj świeczki. Travis, jak wrócisz, to masz tu przyjść. Nic mnie nie interesuje, że nie ma tlu miejsc przy stole, ani nic. Dobra, jak już są wszyscy najważniejsi goście, to niech Adam zdmuchnie świeczki. Zrobuj lukr. To też spowoduje postarzenie? Wypowiedz życzenie. Zdmuchnij i impreza. A impreza co robi? Też spowoduje postarzenie? Zmień stację na alternatywną. Wow, wszyscy przyszli, patrz, Bartek jest! Okej, okay, Adam idziesz? Yuki, rusz tyłek i chodź do środka. Macie podobne, podobnie wyglądać nawet. I co teraz? Impreza się skończyła. Wypowiedz życzenie. Yuki, chodź tutaj, bo Adam będzie wypowiadał życzenie. Gdzie są rodzice w takim momencie ważnym? Tu, szybciutko. A, ty drinki robisz. Cudownie, ale chodź tutaj. Chodź tutaj, bo nie zobaczysz, jak Adam dorasta. To takie ważne. No. Zdmuchniesz te świeczki? Czy nie masz jak? Chyba nie ma jak zdmuchnąć tych świeczek. Ups, zgasiłam je. Nie mogę tu dać tego tortu. Same problemy. O, Yuki się częstuje. Dobra, zdmuchnij tutaj. Będzie prościej. Gdzie możesz tam prościej dostać? No. Wszyscy są. Nikt nie wychodzi z kuchni. No, Adam, dasz radę! Omiń rodziców w walce o dorosłość. Muszą zrozumieć, że nie będziesz wiecznie ich małym. O, ho, ho. Wszyscy się cieszą. Adam ma urodziny. Ja też się cieszę. I co? I bez różnicy. To jest dołujące, że nie ma takich różnic w wyglądzie. Ale Adam jest dorosły. No tak, zapomniałam, że muszę cechę wylosować dla niego. Czekajcie, muszę wylosować cechę dla Adama. Sekundę. Okej, okay, jestem już z powrotem. Dla Adama wylosowała mi się cecha. Uwielbia naturę, także ją wybiorę.
Yuki się chyba sama cecha wybierze, nie? Mogę jakoś ją ten... Muszę wyjąć chyba ten tort. Tutaj. Dla Yuki. Na chwilę może przesunę te pyszne cebulowe bajgle. Wyjmę tort. Okej, dobra. Kurczę, zapomniałam o tej, że to jest też cecha nowa w ogóle. Dobra, Adam, tutaj dodasz świeczki. I mam nadzieję, że mogę jakoś tutaj wybrać, żeby postać Sima, Yuki. No Yuki, zaraz będziesz młoda, dorosła. Yuki, chodź. Nie możesz tego zrobić? Aha, ona już przychodzi. Dobra, super. Podwójne urodziny. No Yuki, dasz radę. Zobaczymy, jak będziesz wyglądała jako młoda, dorosła. Tak samo. Brakuje mi tej różnicy takiej większej między dorosłymi a nastolatkami. Adam nie jedz tego. Mogę tutaj zawołać... Zawołaj na posiłek, niech wszyscy spróbują tego. No. A, ktoś coś wypił. No proszę. Dobra, Lil, ty nie jesteś głodna. Nie jesteś głodna, ja bym ci spróbowała przenieść ten barek na górę. A, to będzie skomplikowane. Nie wiem, czy mi się on gdzieś... No. Nie wiem, czy mi się on gdzieś zmieści. No tak, tak. Problemy z barem po prostu. O, tutaj gdzieś na chwilę, może być na środku. No flis, no na jeden dzień. O, super. To tylko jeden dzień. Co dalej? Któż to wie? Przyrządź drinka. A mogę kilka na raz? Nie mogę. Przyrządź drinka. Przygotuj drinka. Ale moc, niech będzie. A, ona też najpierw chce zjeść tortę. Dobrze, niech zje. O, i lody sobie wzięli. No. Polecam, na pewno są dobre. Może wybierz dekoracje, na przykład kawałki wafelka i wybierz po levelu posypkę orzeszki. Będzie ładniej. Okej, tam sobie poszli jeść. No, jesteś już dorosły. Masz na swoją dorosłość 80 dni. Masakra. No, fajne ma cechy. Pierwsze dziecko. Gdzie jesteś, Adam? Nasze pierwsze dziecko dorosło. Słodko. Jesz torta. Ale potrzebujesz do toalety, widzę bardzo, więc potem sobie skorzystasz. Jak tam dziewczyny? Czy ty śpisz w krzaku? Super. Nie ma moich koleżanek. Mam dosyć urodzin mojego brata. Nie ma z kim pogadać. Same lamy. Idę spać w tu krzaka. Jejku, jak ona jest taka zmęczona, no ale bez przesady. Idź tutaj, skorzystaj. Widzę, że potrzebujesz. I zjedz coś, jest tyle dobrych rzeczy, no. Możesz wziąć porcję na przykład tego. O, widzę, że Yuki. Yuki ma apetyt. No, w miserce wzięłaś lody? O, Travis, szósty poziom charyzmy, brawo. Mógłbyś zatańczyć na przykład z Yuki. To też by było słodkie. O, wiem, umyj zęby. Czekaj. Umyj zęby jeszcze. Wypij coś. Dobra, Travis, uratujesz honor rodziny. Wypijesz sobie... sok pomarańczowy. I Alicja też weźmie sobie sok pomarańczowy, okej? Razem z tatą. A ty, Adam, nie na kompa, weź tańcz. Dobra, dam ci tak i może jakoś Yuki tu przyjdzie. Nie możesz tańczyć. Lil zrobiła się niebieska. O kurde. Lil, jesteś smurfem. Nie wiedziałam, że te lody tak działają.
Ściemnięta na kość. Zimno temu opowiedziane. Lena zmieniła się w kostkę lodu. Super. Te lody musiały być bardzo mocne. Okej, okay. Lil zmieniła kolor skóry. Weź, pokaż się. Podejdź tu do światła dziennego, moja kochana. Travis też ma zły humor. Potrzebuje do toalety. A ja mu jeszcze kazałam wypić ten soczek, no. Tak, jak zwykle ogarnięta impreza. Zagraj w grę z jubilatem. Opowiedz jej dowcip. Zacznij z nią gadać. Zacznij z nią gadać. Podeszłaś tu? Na słońcu nie jest ci lepiej trochę? Patrzcie na to! Ona jest po prostu totalnie niebieska. Z tymi kwiatkami w sumie ładnie. A pomadka została. Różowe włosy, niebieska skóra. Spoko! Dobra, nie spodziewałam się, że te lody są takie mocne. Ale widocznie są. Co ty wracasz do tego krzaka? Dobra, idź już spać, no nie dręczę cię. Idź do swojego łóżka, śpi. A ty mogłabyś pogadać z Bartkiem. Zobacz, on tu zagaduje do jakiejś kurde Ewy. Idź, ratuj sytuację. Obejmij go, nie wiem, zrób coś. Gadasz z Yuki? Możesz podejść. O, rozmawiaj tutaj. Chodźcie potańczyć wszyscy, posłuchać muzyki. O, ktoś śmierdzi, ale to nie mój Adaś. Mój Adaś nie śmierdzi. Yuki, chodź! Mogę ją zawołać? Chciałam zawołać Yuki! Inni simowie. Zachwalaj innego sima, już nie mam co robić. Yuki, przyjdź tu po prostu. Możesz tańczyć. O, albo słuchaj muzyki. Wtedy by mi się zaliczyło. Ja bym poprosiła jeszcze ciebie, żebyś słuchał muzyki i Liliannę, żeby słuchała muzyki. Ciekawe, jak długo będziesz niebieska. 4 godziny. Spoko. Możecie posłuchać muzyki w tym samym czasie? Please. Zróbcie to dla mnie. Słuchacie? A nie zaliczyło mi się. A, bo to żeby zatańczyli jednak. Myślałam, że chodzi o słuchanie muzyki. Dobra, no to tańcz. Tańcz. I tańcz. No, będzie ci cieplej, jak zatańczysz. Już się kończy impreza. Nie możecie tańczyć! Nawet nikt nie zatańczy, no co to za urodziny? Adam, tańcz! Nie możecie wstać, czy co? Hashtag simowe problemy, po prostu, jak zwykle. Utknęliście tutaj? Tańcz! Tańcz! Chociaż ty! Nie ma miejsca na tańczenie, a tutaj? Nie może tańczyć. Bo... Smutek. Smuteczkę w ogóle... Zerzasz kogoś znowu? No, kogoś zerzasz. Nie wiem kogo. Ciebie? Nie, ty nie czujesz się aż tak źle. Będziesz musiała coś zjeść z tych. Ale woli siedzieć na kompie. O! Też tej tutaj. Wolisz siedzieć na kompie, niż spędzać czas ze swoim Bartkiem. I skorzystaj. Chcę ogarnąć tyle. Wiesz co? Wiesz co ty musisz zrobić? Ty musisz po prostu zrobić sobie fotkę z ręki. I najlepiej wrzuć od razu na bloga. Z napisem jestem niebieska. O. A tam Ignacego widać. Tak będzie ładnie. Sesja. Poszła. No. Czemu mi nie wychodzi stąd? Dobra, mam zdjęcia. I jeszcze możesz sobie zrobić fotkę z
ten, z Travisem na przykład. Będzie słodkie. O! Brązowy. No cóż, 100 lat. 100 lat, Adam. Idziesz już? Wszyscy idą? Pożegnaj. Ojej. Wszyscy goście wychodzą. No to pa. Patrzcie, jak się zebrali. Kurczę. Punktualnie. Gdzie w prawdziwym życiu ci tak goście z imprezy wyjdą? Nigdy. No i została sama rodzinka. Co, teraz możesz tańczyć? Powiedz mi, czy ty nie możesz dalej tańczyć? Nie ma miejsca, nie wiem, czy mu to pufy, czy przeszkadzają, czy coś. Wyłącz. A ty? Chcesz pocałować Travisa. Spoko. Jak urodziny? Jutro do szkoły, kurczę. Zjedz jeszcze coś, zaraz to jest jedzenie. Próbowałeś tortu Yuki? Albo próbowałeś... To jest niedobre, tego nie jedz. To... zjedz sobie o tego cebulowego bajgla. Jeżeli ma ochotę pocałować Travisa. Nie możesz jakoś ogrzać, Travis? O! Mam świetny pomysł, jak ogrzać Liliannę. Tutaj. Tutaj. Barabara z Lilianna. To ją na pewno rozgrzeje. Natalia śpi. A lekcje nieodrobione. Zjedz coś, kochana. Idź. Poszli już wszyscy. Możesz wyjść. Weź sobie porcję tego. Ty jesteś głodna? Nie, ale z higieną masz słabo bardzo. Więc może sobie jeszcze weźmiesz kąpiel błotną? Nie, nie, nie. Coś szybszego chciałam. Weź po prostu prysznic. Okej, okay. Travis dostał kasę. Potem możesz iść spać. Ja muszę sprawdzić, jak ogrzewanie Lilianny. Dalej niebieska. No, teraz to ja nic nie zobaczę. Dobra. Macie tę prywatność. Ale niech Lili już przejdzie do normalnego koloru skóry. O, moja kosteczka lodu. Może zmienię jej skórę na niebieską. W sumie do twarzy jej w tym kolorze. Posiedź sobie w saunie. Od razu ci się poprawi. Ile serduszek. Wow. Czekajcie, dam pauzę, bo chcę tylko zobaczyć. Sobie zajadasz. Dobra. Natalia jak zje, to w sumie nie jest taka zmęczona. Jest 22. Może niech odrobi jednak lekcję. A ty już nie musisz odrabiać lekcji, ha! Zapomnij o tym. No, trzeba będzie za pracę się wziąć. To jest gorsze niż odrabianie lekcji. Zmęczony, ale no nie pójdziesz spać, brudny. Weź sobie po prostu kąpiel i idź, śpi. Okej. Okay. Idź, śpi. Twój pokój nawet jest spoko. Na razie może zostać. Okej, okay, okej. Okay. No, nie rozgrzało jej to. Nie, jest flirciarska i w ogóle wszystko super, ale nie jest rozgrzana. Może pocałuj go. No, powinnaś się cieszyć, że załatwiłam wam tą saunę. Gdyby nie ja, zamarzłabyś na kość. A ty powinnaś w sumie... Może dasz radę odrobić jednak lekcję, co? Przed pójściem spać. Spróbuj, co? Tyle, ile dasz radę. O, już będę nam kończyć ten odcinek powoli. Ale fajnie wyszło z tymi urodzinami. Fajnie, że Yuki też już jest dorosła. Będę musiała znaleźć jakąś pracę powoli dla Adama. No co? Nie, po prostu siedzicie w tej saunie. Chciałam, żeby mi jakiś pozytywny strójnik za saunę. O, masaż możesz jej zrobić. To jest za saunę odświeżony. No, to jest na łonie przyrody. Nie ma nic za saunę. Spoko. O, chciałbyś obsikać krzaczek. Przecież to chyba nic złego, prawda? Nie wiem. Zostaw tego kompa. Po prostu odpręż się tutaj. I ty, Travis, też się odpręż. Podprężaj. No i jak może ci być zimno? Posadziłam cię tuż przy tych żarowych płomyczkach.
Powinno ci być gorąco. Okej, okay, Natalia też jak skończysz, to oczywiście idź spać. No, raz ci gorąco, raz... O, już nie jest niebieska. Spójrzcie. No, udało mi się rozgryźć Liliannę. A tu jest ten nastrojnik. Gorąco i parno. I to jest co saunę. Fajnie. Posiedźcie sobie jeszcze chwilę. Nie umrzecie, mam nadzieję, z tego powodu. Można coś jeszcze robić. Już nic ciekawego. Można siedzieć i się odprężać. Higiena im rośnie ładnie. Spójrzcie. Ale potem dostanie zły nastrójnik, to już lepiej stąd uciekać. Może pogadajcie. O, odpręż się z tym moim Travis. Nie wolicie razem się odprężać niż osobno? Nie wiem, czym to się zmienia, ale spoko. Oj, Travis jest głodny. Dobra, to Lil tu jeszcze zostawię na chwilkę. Travis, idź coś zjedz. Lody nie, nie, bo zaraz będziesz niebieski. Te cebulowe bajgle na pewno są bardzo dobre. O, to sobie zjedz. To możemy wyrzucić. To jest jakiś niedojedzony, ale trudno. Te lody też możemy schować. No, śmietniczku, musisz to przetrawić. Torty schowam, co się będą marnować. I teraz te wszystkie talerzyki i przeźroczyste miseczki. Po prostu sprzątanie po imprezie. Przecież te miski w ogóle nie widać. A nie, bo ona tu jest. Tak ciężko znaleźć. Zjedz sobie tego bajgla. O, widzę, że Lil. Nie podgrzałaś się już za bardzo? Okej. Okay. Postanowiłeś, że wyjdziesz. Super. Please, mogłabyś... tak załadować zmywarkę do naczyń. Wtedy ona wszystko mi pozbiera i będzie spoko. I będę już kończyć ten dzień, tylko Mumu, potrzebujesz jedzenia? Może go wyduj jeszcze dzisiaj. Okej, okay, robisz lekcję, kochanie? Tak. A to nie jest twoje łóżko, moja droga. Ty idź potem śpi tutaj. To jest pierwsza, to nie tak źle niby. O, co masz z Bartkiem? Pocałować Bartka. Zaznaczyłam jej, to zaznaczyłam. O, ty się chcesz z klubem spotkać, to też cię muszę załatwić. A Adam śpi i nie ma żadnych marzeń. Dobra. Travis najedzony? Jedz tego bajgla. Proszę cię. Lil w ręczniczku wszystko sobie zbiera. No, idź spać. Idź spać. A w basenie jeszcze nikt nie pływał. No, ale przynajmniej z sauny skorzystali. Widzę, że są z tego powodu bardzo zadowoleni. Patrzcie, ile naczyń. To po... O, już nie ma. Po prostu wyznacznik udanej imprezy. Idziesz spać? Lili? Aha, nie, idziesz wydoić jeszcze. W ręczniku idzie wydoić Mumu. Mam nadzieję, że nie zgorszysz tym sąsiadów. Że tak chodzisz w ręczniku po ogrodzie. Co to za esencja? Okej, okay, odrobiła. Powiedz mi, z kogo ty masz te esencje? No właśnie, nie jest napisane. Kurde. Esencja flirtowania. Ale z czyja? Z czyja to ja nie wiem. Idź, śpi. Śpi, śpioszku. Teraz twój mąż do ciebie dołączy. No. To schowam, żeby się nie psuło. Ładne. Schowałam. Na podłogę, do kuchni. Dobra. Teraz chyba schowałam. A to czyje lekcje? Natalii chyba. Niech sobie je schowa. No i będziemy kończyć ten dzień. Także urodziny myślę, że się udały. No, przynajmniej Adam chyba nie narzeka. Była Yuki. To pewnie dla niego najważniejsze. Były dwa torty. Lil się napiekła, ale chyba wszystkim smakowało. Co ty? Śnisz o wstydzie w pracy? A pewnie śni o tym, że zgorszyła sąsiadów wychodząc w samym ręczniku i teraz wszyscy, stop, o niej plotkują. Dobra, Mumu, będę kończyć ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał, Adam jest już dorosły, będziemy powoli myśleć o jego dalszej przyszłości. Chociaż brakuje mi tego, że tak mało się różnią tutaj nastolatkowie od osób młodych, dorosłych.
Chciałabym, żeby były większe różnice, tak jak kiedyś. Może kiedyś to poprawią, czy coś. Dobra, kończę. Mam nadzieję, że przyjemnie oglądało Wam się ten odcinek. Dla Adama wszystkiego najlepszego i cóż, buziaki i pa, pa!